No siłka. Dzisiaj oramy to dziadostwo w końcu. Wczoraj obornik został rozrzucony. Tak dosyć sporo jest wywalone, bo chyba cztery takie czubate rozrzutniki tu poszły na ten kawałek. No także dosyć, no tak dosyć konkretnie gostek rozrzucił. No i zaraz to wszystko przeoram i dalsze prace, tylko z tymi pracami to pan Marek więcej nagra. No, na dzisiaj, aż 60. Wczoraj właśnie ona przy rozrzutniku latała jednak, a nie przy cyklopie, bo miała tamta 60 latać. A ta do cyklopa miała iść, no ale jakoś się coś tam plany pozmieniały. No. Dobra, to jest siedziałam, bo trochę śmierdzi konkretnie. Jak to obornik. No a jak soram, to wtedy coś dogram. No, całkiem nieźle idzie. Kurczę, tym pługiem to się tak fajniało, że cały dzień mógłbym napierdzielać nim. Ładnie kryje. Niż trójką bym miał orać, bo trójkę o wiele łatwiej jest ustawić, ładnie kryje, a i też traktor nie ma tak ciężko, bo też ta prędkość jakaś musi być, żeby to w miarę ładnie pokryło. Może na drugi rok to wtedy może faktycznie trójką, ale na razie to dwójeczką też na spokojnie. Pogoda się ładna robi. O, piwa też ultus. Niespodzianek w postaci takich korzeni już nie będzie. No nie sądziłem, że jeszcze taki wielki korzeń tu może być. No tutaj to jeszcze tylko to, tutaj nad tym laskiem jakieś krzaczory są, to trzeba będzie je ogarnąć, korzenie powywalać też nad krawędzią i już będzie fajnie. Jedynie kurczę, nie wiem skąd tu jest tyle cegieł i dachówek na tym polu. Znaczy, nie jakiś ogrom, ale tak bardzo rozmieszczone są po tym polu. No i korzenie jeszcze wychodzą, tak. To sporo tego wychodzi. Najciężej tutaj będzie na poprzeczniaku, bo kurde ten poprzeczniak z tej strony to taki beton, sama ruda. Opa. No i cyk, trójeczka. Ale tutaj to taką konkretną ilość rozsypał pan Marek tego, znaczy pan Marek, ten gościu z panem Markiem, bo pan Marek też uczestniczył w tym rozsypywaniu. No,
staram się tak jak najbardziej w ten ruch zajechać, żeby zebrać te chwaściory, żeby to nie rosło dziadostwo. Tam za dużo nie zbiera z tego rowu, bo zanim Bóg się zagłębi, no ale zawsze to. Kurczę, może tu jakieś chata była kiedyś, gdzieś na tych polach, bo... Bo właśnie węgla jest sporo, sporo węgla wychodzi na wierzch i, no i te nałówki zdechły, to może było coś kiedyś. Tak samo na tych dalszych polach też były, też cegieł sporo jest. Na tych co ostatnio orałem. A, bo pan Marek jeszcze nie wrzucił filmiku, nie wiem który będzie pierwszy, czy ten, czy tamten. Ale dobrze było, że tamten był pierwszy. Tak trochę nie po kolei te filmy teraz jadą. Całkiem przyzwoicie to wygląda. No także tutaj musiałem trochę przeczyścić, bo tutaj drzewo, dwa drzewa się położyły w tą stronę. Musiałem je pościnać. No i tu też te krzaczory takie z grubsza, co takie trochę większe, to wszystko pościnałem, tam wyrzuciłem. Też tu mostek był wcześniej z pola na pole. Go też musiałem wywalić, bo właził na pole. No tak samo tutaj też przycięłem te drzewka, żeby tam za bardzo nie zachodziły na pole. O, tu jaką rudę wyciągnęło. O kurde. No coś tam pod ziemią jeszcze pewnie jest. No tutaj taki krzaczor był. O, tu go na razie wywaliłem. O, tamtego krzaczora. No też tutaj, żeby ta strona rowu już była na czysto. O, też jakieś jeszcze śmieci tu kurcze są. To co powyciągałem, to na razie na boki daję, żeby to no, jak najbardziej z pola wyciągnąć. A później będzie chwila, to się to wypierniczy stąd. Dobra, ja sobie oram dalej. O, tutaj ta strona już poorana. Oram dalej, a później nagram, bo tę rudę muszę przenieść, to tak jedną ręką jej nie złapię nawet. No, dobra, to do później. No, akurat pan Marek był. Się zawinął i co to? Się zawinął i przy pierwszym wjechaniu takiego kurde korzenia trafiłem, że aż 60 przestawiło. Ale trafiło grubo. O. Nie spodziewałem się, że tu będzie taki wielki korzeń na tym polu. O, jaka godzina. O kurde. W razie go tu dam. Później jak skończę to orać, to wtedy wyniosę go i tyle. Dobra, to do później. A na razie tak go wygląda. No i z tamtej, z drugiej strony jest tyle samo pola przeorane, ale jeszcze tam drzewa musiałem położyć nad rowem, bo mi wchodziły na pole. Na tyle, że jak podjeżdżałem, to mam obawy, miałem ochłodnicę. Także pościnałem to i tyle. Dobra, do zobaczenia później. Tutaj jeszcze mostek był taki, co tam kiedyś z 10 lat temu pan Marek zrobił. No ale tą chyba ruską talerzówką przejeżdżali przez nie, znaczy chyba tym fendem. Albo 120 przejeżdżali przez niego i cały się pozarywał i tylko przepływ wody tutaj blokował. No i go kurczę już stąd wyrwałem 60. Bo tam ogólnie osiki były, a te kłody wspierające to dęby dwa. No i tu akurat gwoździe w nim były, to za łańce zaczepiłem i ładnie wyciągnęło pługiem. No ale jeszcze tam drugiego muszę wyciągnąć, jeszcze tam kilka tych co leżą tak
luzem. Tutaj prawie poprzeczniak jest zrobiony, jeszcze tylko jeden przejazd mam. I co? I tam metr taki do przejechania i z tamtej strony poprzecznik i będzie na dzisiaj na tyle. No. Dobra, to ja sobie działam dalej, a później nagram. Mostek już zlikwidowany całkowicie. Tylko jak będzie chwila, to się zajedzie od drugiej strony. I to wszystko wróci na szczepę i zabierze stąd. No i ja sobie tu robię ostatni ten przejazd. I no i tu teraz już też przejechałem. Także już tylko tutaj trzeba to w miarę równo zasypać, żeby kurczę nie narobić za dużej bruzdy i gitara będzie na gotowo. No dobra, ja sobie to ogarnę, czy tam ewentualnie coś jak z przodu będę działał, to wtedy jeszcze coś dogram i tyle. Tu jeszcze zanim ostatni przejazd zrobię, to muszę mostek wytargać, no i te kurde pniaki są dębowe, to ważą w cholerę. Stwierdziłem, że wyciągnę je tam traktorem do przodu i tyle co macie. Nie będę się pierdzielił z szarpaniem, bo jednego już wyciągnąłem ręcznie. Wolę traktorem to wyharadać to. Bo i tak trzeba będzie to gdzieś zabrać stąd i tak. Tylko muszę zrobić i tam jeden przejazd na poprzeczniaku skończyć i gotowe będzie. Teraz jakiś czas sobie odczeka, przebronuje się i można siać. Pogoda się też fajna robi, ziemia szybko obsycha. Miodzio, miodzio. Kurde, wcześniej jakoś to jakoś średnio mi się podobała orka. Ale jakoś tak się dosyć przyjemnie to robi. Ale to chyba się człowiek starzeje po prostu. Coś tak czuję w mózgu. Pan Marek pojechał po odbiór nowych nabytków. Ale może nabytki będą szybciej niż ten film. To różnie może być. No i jeszcze to muszę do końca przeorać i będzie gitara. Widać taki ciemny rządek jeszcze tak od pola to do tamtąd, bo tam takie małe krzaczory były i też chcemy to zlikwidować. No, na razie to wyciągam tutaj te pniaki dwa. Niech sobie tu leży, a będzie chwila, to się to wywiezie gdzieś z panem Markiem. Dobra, to na razie tyle. Wyciągnę łańcuch i idę dalej tam działać. No, na dzisiaj już koniec orki. Tutaj całe jest zrobione na gotowo. Jeszcze tylko tu. Tylko, no tutaj jeszcze nie tak parę metrów chcę przejechać. Z 2 metry. Bo tu są pełno takich krzaczorów, bo tak jak to. I to chcę wyorać, no ale kurczę, trzeba chwilę czasu na to poświęcić, żeby to kurczę na spokojnie. Bo szarpie dosyć ciągnikiem, jak za to złapię, bo no w większości są takie małe. No ale tak jak tu, jeszcze kurczę korzeń jest pod spodem, taki dosyć twardy, którego ciągniesz 60 nie wyrwę. No i no, tak jak stąd, tu wszędzie te korzenie co wystają, to wszystko
Trzeba powybierać będzie. O, tu jakiś też grubszy wystaje trochę. O, o, tu jakiś kurczę pniak. Taki jeszcze spory. Ale to już kij, bo jest odkopany, to się go nawet łopatą wyciągnie. No, no i tutaj do tej gruszy to już nie dojeżdżam nawet dalej, bo to nie ma sensu. No, no tutaj ten ostatni przejazd taki, kurde, sfałdowany, bo nie było tej prędkości. Żeby ładnie przewróciło, bo starałem się wolniej to przejechać. No, ale tutaj... no tu jest bardzo ładnie pokryte. W tym miejscu, bo tu nie było aż tyle, kurczę, tego wszystkiego ścierwa, co tam na tym. Znaczy tam też jest fajnie, ale to jest, tu mi się bardziej podoba. No, także będzie jeszcze chwila, to się to powybiera i jeszcze tu przejadę tam przejazd, z 2-3 przejazdy jeszcze zrobię, żeby cały ten rządek tych habazi, tych, co tu nie widać. No tu takie chabaziory krótkie rosną, to pan Marek to orkanem skosił, ale to i tak odrasta, trzeba to wyorać i tyle, jakieś takie małe dziadostwo, a zawsze trochę więcej będzie. No dobra, to tam do następnego razu, nie wiem czy w poniedziałek, czy w jaki dzień, nie, w poniedziałek to nie, bo teraz święta mamy, w poniedziałek to nie, ale w jaki tam dzień podjadę. To jeszcze to zrobię i tam jeszcze parę innych rzeczy muszę ogarnąć. O, muszę tu kurczę obornik. Sypiemy w bruzdę, niech siedzi. Trochę go nawet zasypiemy. No. No a tak to dosyć ładnie. Wszystko jest przeorane, od rowu też tam ładnie się udało to porobić, jak już ten mostek wytargałem, także całkiem fajnie to wygląda. Tak, niech sobie trochę przesknie brona i można siać. Dobra, to do następnego razu, cześć.